Jesteście na stronie Brody z Kosmosu i zapraszam was do recenzji Blu-ray filmu Łodr 1. They are requesting a call sign. It's Rogue One. Lubię klasyczną trylogię, chociaż nie jestem jakimś szczególnie wielkim fanem Gwiezdnych Wojen. I na przykład odgrzewane przebudzenie mocy zapomniałem już kilka tygodni po premierze i do dzisiaj jakoś nieszczególnie chce mi się wracać do filmu Abramsa. To jasne, to jest bardzo dobre kino, ale mocno mi nie urwało. I na przykład Połocze 1 też nie spodziewałem się zbyt wiele, bo Godzilla Garetha Edwardsa zdewastowała moje oczekiwania związane z jego kolejnymi filmami. Ruszyłem jednak do kina i bach! Widowisko wzięło mnie z zaskoczenia, totalnie, i z miejsca się zakochałem. Bo Łodr 1 to kapitalne kino akcji, technicznie prawie nieskazitelne, oprócz oczywiście kulejącego jeszcze aktorskiego CGI, w którym na każdym kroku czuć ten ogrom gwiezdnowojennej mitologii. Edwards dodaje do kultowego świata sporo nowych rzeczy, stara się przeszczepić skostniałe ramy świeże rozwiązania, tak jak na przykład przemyślane starcia militarne, prawie że wytargane z kina wojennego stylu czasu apokalipsy. I no i gra też na emocjach, wyraziście zarysowuje blaski oraz cienie działań rebelii. I co dla mnie najważniejsze, razem z grupą stracenców serwuje widzowi po prostu świetną zabawę. Trochę szkoda, że nie było tu miejsca na jakieś dokładniejsze rozwinięcie postaci, bo na to zasłużyły, ale w finalnej wersji to i tak kapitalny ragtag team w stylu na przykład załogi z Fairflya. Łodr 1 nie jest oczywiście filmem idealnym, ale to Gwiezdne Wojny przystosowane dla mnie. Już na stałe staną się niezbywalną częścią moich maratonów z epizodami od 4 do 6, no bo tylko tyle ich powstało. I w końcu, nawet pomimo mocnego zaczepienia w klasycznej trylogii, film ucieka od tej już przeżartej na wylot telenoweli Skywalkerów, serwując coś świeżego, unikalnego, będącego idealnym przykładem tego, czym powinien być filmowy spin-off Gwiezdnych Wojen. Teraz trzeba tylko czekać na komediowego Hana Solo i wydanie Blu-ray znakomitego Holiday Special. Samo wydanie Blu-ray Łotra 1 jest naprawdę ładne. Disney serwuje dwie płyty, jedną z filmem, drugą z dodatkami. W mojej wersji jest jeszcze dodatkowa wersja 3D. Sam film prezentuje się kapitalnie, dźwięk jest czyściutki, obraz to absolutny szczyt wykorzystania tej technologii. Wyciska z niej ostatnie soki. Byłem w kinie 4 razy, a i tak podczas domowego seansu bawiłem się równie dobrze. Bo to znakomite połączenie jakości filmu z technicznymi fajerwerkami. Trochę gorzej jest z dodatkami. Bo podobnie jak w przypadku Przebudzenia Mocy nie dostajemy komentarza reżyserskiego, który zawsze jest najlepszym możliwym dodatkiem, a druga płyta, mimo iż oddzielna, zawiera zaledwie ponad godzinę materiałów. Nie uświadczymy tutaj niestety wyciętych scen, zapewne znowu je trzymają na jakieś super, hiper, ostateczne wydanie. Na szczęście materiały o pracach nad filmem i postaciach są naprawdę niezłe. Zostały podzielone na kilka podgrup i stanowią niezły dodatek do filmu. Jest tu oczywiście sporo lukrowania i słabszych segmentów, ale te dobre nadrabiają jakością. Szczególnie zabawny jest Alan Tudyk, opowiadający o roli K2SO i, co dosyć zaskakujące, Riz Ahmed, który wysłał reżyserowi chyba z miliard różnych wersji tego, jak może zagrać pilota Bodiego i sporą część z nich możemy tutaj obejrzeć. Ostatecznie to znakomicie zmontowany materiał, taki w stylu Disneya, gdzie nie ma kontrowersji, ale lśni miłość do filmu. To szczególnie widać po wypowiedziach reżysera i pokazaniu serii jego uroczych zdjęć w roli fana. Z technikaliów dostajemy tutaj oczywiście wersję polską napisów i dubbing filmu, a materiały dodatkowe także są tłumaczone. Naprawdę warto zaopatrzyć się w tego Blu-raya od Galapagos, bo jest połączenie znakomitego filmu z całkiem niezłymi dodatkami i na pewno nie będzie kurzył się na półce. Niech moc będzie z wami z kolejnymi seansami. Take the next chance. And the next. You're all rebels, aren't you? Save the rebellion! Save the dream! Mam nadzieję, że materiał był całkiem ok. Zapraszam was do subskrybowania, odwiedzania naszej strony oraz zaopatrzenia się w film Łodr 1, ponieważ jest naprawdę bardzo dobry.